Proszę, ostatnia sesja Rady Gminy była 13 sierpnia. W związku z tym mniej więcej miesiąc pracowaliśmy. W ciągu tego miesiąca odbywało się szereg imprez ogólnogminnych. Oczywiście największą z nich były dożynki, pierwszy raz organizowane przez Centrum Kultury Raszen. Również bardziej w bogaty sposób już rozpoczął się rok kulturalny w Centrum Kultury Raszen, występami, między innymi występem pani Alicji Majewskiej, ale również innymi występami, innymi uroczystościami, które się tam odbyły, jak również rozpoczęły się planowe zajęcia młodzieży i dzieci w ramach sekcji, które działają na terenie Centrum Kultury Raszen. Jeśli chodzi o naszą oświatę, również rozpoczął się rok szkolny. Tak jak Państwo tutaj już mieliście możliwość usłyszeć, byli zaprezentowane, mówiło się dwóm dyrektorów naszych szkół, gimnazjum i w szkole podstawowej w Raszynie. Jeśli chodzi o to, co zazwyczaj Państwa najbardziej interesuje, czyli o sprawy inwestycyjne, to trwa, myślę, że jedna z najtrudniejszych inwestycji drogowych, czyli przebudowa ulicy Topolowej. Problemy, które tam są, one są, wynikają z bardzo bogatego uzbrojenia i z wielu szeregu kolizji, dlatego że tam jest wybudowany kanał odwadniający, kanał kanalizacji deszczowej. No i powstaje szereg kolizji, jak również staramy się uporządkować sprawy przyłączy, które są tam, a właściwie tych, których tam nie ma jeszcze, bo mieszkańcy przez ostatnie 15 lat nie zdążyli się, ja nie wiem dokładnie, przepraszam, kiedy ulica Topolowa miała pełną kanalizację i wodociągi, ale w każdym razie to tak, które jest, tego robiony kanał deszczowy, czyli ten 2009 rok. Nie wszyscy zdołali się tej kanalizacji podłączyć i staramy się te przyłącza teraz trochę tak na siłę zrobić tym mieszkańcom, żeby oni sobie je wykonali, dlatego żeby później nie niszczyć już nowo wybudowanej drogi. Tutaj też apel do Państwa w przypadku takich inwestycji, jak wiecie, że te inwestycje się zbliżają, to również tam w swoich rejonach prosiłbym o taki monitoring i zachęcanie tych, którzy jeszcze tych przyłączy nie mają zrobionych, żeby je wykonywali, bo później w takich ekstremalnych sytuacjach nie będą mogli sobie wykonać, bo my nie wydamy na to zgody jako gmina. Stąd trudność tej inwestycji, o której mówiłem, ale powiem szczerze też tutaj mój wielki szacunek do mieszkańców, którzy mając tak duże utrudnienia są rzeczywiście, stoją na wysokości zadania i mają duże zrozumienie i jestem pełen podziwu, bo w innych rejonach miałbym już codziennie przynajmniej po paru u siebie, a tu proszę, mimo tak trudnej inwestycji są rzeczywiście bardzo wyrozumiani, za co w tym miejscu im bardzo dziękuję. Proszę przekazać te słowa podziękowania. Jeśli chodzi o inne sprawy, to z tych takich najbardziej widocznych, też wprowadzających duże utrudnienia, trwa w sumie 9 takich, można powiedzieć, kontraktów, czyli jest realizowanych 9 kontraktów w związku z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszen. I tak firma Canvot realizuje kanalizację w ulicy Mszczonowskiej w miejscowości Janki, firma Meliorex w miejscowościach właściwie Dawidy Bankowe, tutaj ulica Salomonowska, Kwiatów Polnych, Linii Wodnych. Ja czytam całe zadanie, sięga czy od Łukaszewskiego. Te dwa kontrakty to jest faza czwarta. Zakład instalacyjno-remontowy, remontowo-budowlany pana Romana Zwierzchowskiego wykonuje nam kanalizację sanitarną w miejscowości Dawidy Barkowe, Palenty Duże, Palenty Nowe i Łady. To jest w ramach fazy pierwszej.
Również w ramach fazy pierwszej firma Strawak wykonuje nam sieć wodociągową w ulicy Mszczonowskiej w Jankach, jak również sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Granicznej w Jankach i w Sychocinie Starym. To wynika stąd, że ta firma Strawak, tak wygląda sprawozdanie, no proszę Państwa, niestety trzeba słuchać też, bo Państwo macie przez to też w jakiś sposób obraz tego, co się dzieje, bo nie wszyscy jeżdżą po całej linii i sprawdzają, co jest. W związku z tym ta wiedza jest wtedy większa i zrozumienie, że akurat w tym rejonie danej osoby nic się nie dzieje, jest większe, bo świadomość tego, że w innych dzieje się bardzo dużo. Dobrze, firmie Strawak. Dlaczego firma Strawak tutaj mówię? Ponieważ to jest zrobione w pasie drogi krajowej, tej przebudowanej S8 i w ramach tej firmy Strawak są realizowane, ponieważ ona nikogo innego by nie puściła na swój teren, ale mieliśmy możliwość jeszcze uzupełnienia brakujących elementów właśnie tych wodokanalizacyjnych, stąd wykonuje to firma Strawak. Dwa zadania w ramach pierwszej fazy również wykonuje firma Plim S.A. To jest we wsi Sękocin Nowy i Laszczki oraz we wsi Słomin. No tutaj mamy duże opóźnienia, przesunięcia wynikające z wielu kolizji, które też mieliśmy na tym terenie. Też z takim przesunięciem, jeśli chodzi o budowę ulicy Leszczynowej, gdzie z powiatem udało nam się odtworzyć w dużym zakresie, na całej tej szerokości tę ulicę i naprawdę ma ona teraz inny wygląd i wydaje mi się, że było to warto, to co zrobiliśmy. Kolejne zadanie w ramach też pierwszej fazy to jest wykonywane przez konsorcjum firm Plazwód i JB budowa właśnie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Laszczki. To jest kolejny element wykonywany w tej chwili. I już ostatnim, dziewiątym elementem, to wykonywanym przez konsorcjum Plazwód i JB, to jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Rzemieślniczej we wsi Walenty Nowe oraz we wsi Walenty Nowe. Ja tutaj bym się zatrzymał przy wykonywaniu tej inwestycji w ulicy Rzemieślniczej. Bardzo bym prosił, panie komisarzu. Ja się spotykałem z wieloma przypadkami już swoim tutaj samorządowym tej pracy. Przeważnie było tak, że mieszkańcy nie mając ulicy, chcieli mieć ładną asfaltową arterię. I powiem szczerze, to było dla mnie zawsze bardzo zrozumiałe, choć niekoniecznie możliwe do wykonania, bo wiadomo, wykonawca musi odtworzyć nawierzchnię w takim stopniu, jaki była ona pierwotnie przed budową kanalizacji sanitarnej. W ulicy Rzemieślniczej mam za to przypadek odwrotny. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej właściciele działki gruntu, która jest w pasie drogowym, bo jest to droga prywatna, wystąpili o nieodtwarzanie asfaltu. Ja jestem, powiem szczerze, pełen uznania. Nie trzy razy się z kimś takim spotkałem. Ja myślę, że może dalej rozpropagować taką ideę, będziemy mieć drogi gruntowe. Po co my budujemy te drogi w asfalcie, jak niektórzy chcą, żeby mieć drogi gruntowe. Robimy im to, jak widać, na siłę. Mniejszy ruch. Mniejszy ruch, to tak badacze, że ja przejść do takiej się co nie potrzebne. Powiem tak, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, myślę, ja nie chcę tutaj oczywiście używać pewnych określeń i jakichś, no może trochę daleko idących złogutni, jak taką sytuację należy rozumieć, ale wydaje mi się, że każdy z nas powinien się jakąś taką społecznym no wręcz kierować się jakimiś zasadami moralności, bo to już, że tak powiem, ociera się o pewną moralność. Uważam, że to jest dość istotne, dlatego że przy tej ulicy, poza tymi właścicielami tych działek, którzy notabene nie mieszkają nawet przy tej ulicy, są również inni mieszkańcy, którzy tą ulicę użytkują. I proszę Państwa, powiem tak, ja muszę wykonać, my musimy jako urząd wykonać, jest to robione w ramach tych projektów,
nazwijmy to, unijnych. Musimy to zrealizować w tym roku i to, powiem szczerze, do końca października najdalej. W związku z tym nie widzę rzeczywiście możliwości odtworzenia tej ulicy, bo jeżeli właściciele wyrazili mi taki protest, nie mam specjalnie możliwości prawnych, żeby zrobić coś z ich własnością innego niż oni sobie chcą. W związku z tym to nie pierwszy raz chyba, że nie wybudujemy drogi po kanalizacji, bo właściciele sobie tego nie życzą. Powiem tylko, że to jest tak, że rzeczywiście można zapisać w księdze Guinnessa, chyba nie ma drugiej takiej gminy, której coś takiego, mogło tak się mówić. Ale to tylko tyle, ja chciałem tylko zwrócić na marginesie, do jakich absurdów, z jakimi sytuacjami my tutaj w pracy urzędniczej musimy się spotykać, w jaki sposób stawiać temu czoła. Poza tym to, żeby często mieszkaniec nie rozumie, z jakimi sytuacjami mamy prośbę. Mamy po prostu do czynienia. Gwarantuję, że wszyscy mieszkańcy Lubicy, żeby... Szanowni Państwo, proszę się, że mam mnie i powiedzą, panie wójcie, jak pan wykonałeś tę kanalizację sanitarną, nie odtwarzając tam drogi asfaltowe. I będą z punktu widzenia mieszkańca mieli rację. Ja tutaj powiedzą, żeby podbili oko swojego sąsiadowi. No nie, będę chciał w jakiś sposób to załatwić, a ten tygodni, bo musimy wszystkie inwestycje zakończyć do końca października, żeby móc rozliczyć, bo inaczej, jeśli przejdą one na rok 2016, nie będą one już mogły być dofinansowane ze środków zewnętrznych. W związku z tym nie mamy wyboru, musimy odebrać robotę bez otworzenia na mieszkanie. To tylko takie ścisłości i już tak na koniec trwają roboty w ulicy Kwietniowej. Ulica Kwietniowa też połączona inwestycja między gminną i inwestycją. Inwestycją wykonywaną przez Generalną Dyrekcję, czyli przez Kwietniowiec. My już praktycznie swój zakres tej inwestycji wykonaliśmy. Dalej chodzi o realizację elementów drogowych firma Sztrajka. Również trwają budowy oświetlenia w ulicach. Tu jest szereg ulic, już nie będę wymieniał, żeby Państwa nie zanudzać, ale jest to dość duży zakres, aczkolwiek składający się z szeregu małych uliczek, które będą doświetlane i w których oświetlenia będą budowane, zgodnie zresztą z projektami, które mieliśmy przygotowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szkoły w Ładach. To już jest takie nasze stałe zadanie, które wykonujemy co roku z trzecią już kolejną firmą. Powiem szczerze, jestem już wręcz załamany tą sytuacją, która dzieje się na wśród tych firm projektowych. Trzecia firma, która podjęła się tego zadania, dwie kolejne nie były w stanie tego zrealizować. Ostatnia miała już opóźnienie ponadroczne i nie rokowała, żeby po prostu oddać dokumentacji, prawidłowej dokumentacji. W związku z tym już zadanie pracy z tym zaprzestaliśmy. I po ogłoszeniu przetargów czy rozstrzygnięciu wybraliśmy kolejną trzecią firmę, no, z którą pracujemy, żeby ta dokumentacja rozbudowy szkoły była taka, żeby powstała. Również tutaj został rozstrzygnięty już przetarg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu w ulicy Błękitnej w miejscowości Jarborowa. Tutaj było kilku wykonawców, też nie wszyscy spełniali warunki, ale stąd, tak jak tutaj mówione, ulica Malinowa do tego zadania została dodana, będzie to kolejny postępowanie w przetargu robiona i tutaj myślę, że już ten wykonawca stanie na wysokości zadania. Wykona ulicę Błękitną, ulicę bardzo trudną do realizacji, która była robiona na podstawie decyzji starosty o zajęciu czasowym gruntu. Jest to właściwie pierwsza ulica, która jest robiona w takiej formule i na podstawie takiej decyzji starosty. Także
No jest to też jakaś droga, szczególnie tam, gdzie są prywatne własności i gdzie nie możemy w żaden sposób odnaleźć właścicieli gruntów i zrobić z nim stosownych umów. Kolejne sprawy, które tutaj może Państwa mogą zainteresować, to również w ramach tego zadania będziemy robić taki nieduży sięgacz od ulicy Długiej z kanalizację sanitarną. Również został rozstrzygnięty przetarg na budowę kanału zrzutowego w ulicy Promyka. Tutaj ulica Promyka, kanał zrzutowy. Ci Państwo, którzy się tam bacznie przysłuchiwali wypowiedziom naszych tam ostatnich kilku miesięcy, a nawet paru lat, to wiedzą, że chodzi tutaj o ten kanał Ulgi i my wykonujemy sam końcowy odcinek tego kanału Ulgi, resztę ma wykonać Generalna Dyrekcja w ramach porozumienia. To porozumienie, a właściwie aneks tego porozumienia zostało już jakiś czas temu zawarte. W związku z tym my wykonujemy swoją część. Co zrobi Generalna Dyrekcja? Trudno mi powiedzieć, bo jest na etapie dopiero ogłaszania przetargu. Ale jest to zadanie na pewno ważne i istotne. Również to może zainteresować mieszkańców Raszyna. Będzie remont chodnika i zjazdów w Raszynie w ulicy Mokrej. To jest taka ulica, która w 2010 roku uzyskała tylko samą nakładkę na nawierzchni asfaltowej. Pominięty był ten zakres wszystkich prac, jeśli chodzi o chodniki i wjazdy. Będzie to teraz robione, choć będzie to robione w zakresie takiego utrzymania bieżącego. W związku z tym myślę, że to my powinniśmy szybko zrealizować. To są takie najważniejsze rzeczy. Ja specjalnie dzisiaj powiedziałem trochę więcej o tych inwestycjach, które robimy. Ja zawsze to mija, bo mnie się wydaje, że wszyscy Państwo o tym wiecie, ale tych inwestycji jest naprawdę w samej gminie robione bardzo dużo i one wymagają dużo czasu, dużo cierpliwości, a czasami takie nieprzewidziane rzeczy jak ulicy Rzemieślniczej również, tak powiem, utrudniają ostateczne wykonanie. Myślę, że to wszystko z najważniejszych spraw. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ja tylko uzupełniłem, że Pan mówił o tym, że powstało nowe koło seniora Morowy. To może Pan przepraszam, Panie. Proszę bardzo. Pan wykończy jego przypomnienie. Nie. Ja powiem tak, powstało kolejne, bardzo dobrze, cieszę się. Kolejne koło seniora, tym razem w miejscowości Jaworowa. Też nie będę ukrywał, zawsze to powtarzam, najbardziej aktywną grupą społeczną w naszej tutaj gminie to są seniorzy, oni są najbardziej aktywni. Niektórzy z nich mają 42 lata, w związku z tym są tym bardziej jeszcze bardziej. ostatnio też tak się w rozmowie dowiedziałem, że są wśród tych grup seniorskich osoby 40-paroletnie, a właściwie 40-letnie. W związku z tym też jestem pełen uznania i myślę, że to dobrze świadczy o tym, że takie postawienie koło seniora rzeczywiście koło seniora ma coraz większe spektrum wiekowe i myślę, jeśli chodzi również o zainteresowanie. Także to jest dość istotną rzeczą, jak również też powiemy tutaj, że w jednej z miejscowości, ja przynajmniej na razie jeszcze nie będę tak dokładnie mówił, bo to wymaga jeszcze czasu, w jednej z miejscowości naszej gminy powstała inicjatywa założenia ochotniczej straży pożarnej. Czwartej ochotniczej straży pożarnej, także jak będziemy przyglądać również w tej inicjatywie. Także no dobrze.